Pokażę Wam swoją metodę na kolorowanie na kolorowym papierze i na papierze z fakturą. Zaczniemy sobie od kolorowego papieru. Zaczynamy sobie od bazy jednym kolorem, nakładając grubo i jednolicie jeden kolor. Robimy ją najjaśniejszym odcieniem koloru, czyli na przykład jeśli robimy coś beżowego, to bierzemy sobie najjaśniejszą beżową kredkę i nakładamy grubo i jednolicie. Pamiętajmy o mocno zatemperowanej kredce, ponieważ ona pomoże nam pokryć idealnie pory kartki. Dzięki czemu nie będziemy mieć niepotrzebnych prześwitów i będziemy mieć bardzo ładną warstwę. Na tak zrobionej warstwie bierzemy sobie ciemniejszy troszeczkę kolor i nakładamy delikatnie na naszą bazę. W moim wypadku jest tu trochę ciemniejszy, bardziej różowy beż. Teraz bierzemy sobie kolejną, trochę ciemniejszą i nakładamy na tą wcześniejszą. I tak naprawdę możemy sobie nakładać ile chcemy tych warstw, czy chcemy bardziej jaśniejsze, jak chcemy bardziej ciemniejsze, to po prostu bierzemy kolejną ciemną kredkę i nakładamy. Stosowujemy kolory i ich ciemności teraz od tego, co chcemy uzyskać. Kolorem początkowym albo trochę ciemniejszym teraz blendujemy całość. Mocno dociskając, staramy się zblendować całość. I tak naprawdę możemy to blendować sobie wieloma kredkami, trochę jaśniejszymi, żeby to zależy też od koloru, od ciemności i mniej więcej powinno być gładko, ale też ta metoda jest bardziej na fakturkę delikatną, która wbrew pozorom wygląda bardzo ładnie na rysunkach. I tak właśnie koloruję wszystkie swoje prace tak naprawdę. Dla mnie ten sposób jest bardzo wygodny i ładny. W przypadku nakładania bieli i rozjaśniania robimy w sumie tak samo, tylko że na odwrót, czyli robimy po prostu białym tak.